Dom Kultury w Przedsławiu i partner główny wydarzenia Województwo Podkarpackie zapraszają na koncert z cyklu Podkarpackie sięga po największych. W ubiegłym roku, przygotowując pierwszy koncert z tego cyklu, poświęcony wówczas Zbigniewowi Wodeckiemu, obiecaliśmy, że co roku będziemy wracać na naszą scenę i co roku koncert będziemy poświęcać innej gwieździe polskiej estrady. W tym roku sięgamy po Romualda Lipkę. Większości z nas to nazwisko kojarzy się z zespołem Budka Suflera, a przecież Romuald Lipko komponował wspaniałe piosenki dla wielu polskich gwiazd. Słyszymy utwory, które skomponował Romuald Lipko. Myślę, że bardzo dużo osób nie jest świadomych w ogóle, kto jest kompozytorem właśnie takich kultowych utworów Budki Suflera, Anny Jantar, Izabeli Trojanowskiej, takich jak Bal Wszystkich Świętych czy takie tango. Więc postanowiliśmy, że wszystkie te utwory, których kompozytorem jest właśnie pan Lipko, zbierzemy w jedną całość i przedstawimy państwu w formie koncertu. To są przyjaciele Domu Kultury w Przedsławiu. Większość tych osób również brała udział w projekcie zeszłorocznym, gdzie wykonywaliśmy utwory Zbigniewa Wodeckiego. Są to młodzi ludzie, artyści, muzycy, prężnie działający w tym środowisku. W zeszłym roku grupa młodych, utalentowanych muzyków, ale nie tylko muzyków, ponieważ w naszej ekipie znalazł się nawet jeden samorządowiec, czyli możemy powiedzieć szerzej pasjonatów muzyki. Zebraliśmy się, żeby wspólnie stworzyć projekt i jakby upamiętnić osobę Zbigniewa Wodeckiego. W zeszłym roku przygotowaliśmy 16 utworów. Koncert ogólnie cieszył się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, więc w tym roku postanowiliśmy po raz kolejny się spotkać i sięgnąć po kolejną wielką postać. Seria tych koncertów, które planujemy, nazywa się Podkarpackie sięga po największych. Tak jak powiedziałem, w zeszłym roku był to Zbigniew Wodecki, w tym roku będzie to Romuald Lipko. Naprawdę warto być z nami 29 maja lub 5 czerwca na koncercie zatytułowanym Wszystko, czego dziś chcę, kompozycja Romualda Lipki z cyklu Podkarpackie sięga po największych. Szczegóły dotyczące koncertów znajdziecie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Domu Kultury w Przedsławiu. Zapraszam. Oh,